powiedzieć, historię tego, w jaki sposób można skalować aplikację za pomocą narzędzi, jak Kubernetes czy Zipkit. Natomiast przyznam, że nad slajdami pracowałem ostatnie 2 miesiące, ale 95% pracy wykonałem w dniu wczorajszym, gdzie to spokojnie. Miało to miejsce, stało się tak dlatego, że do końca byłem pewien, czy powinienem opowiadać tylko i wyłącznie na temat skalowania aplikacji za pomocą tego Kubernetesa. Jako że Docker jest bardzo świeżą rzeczą, jego rozwój w ciągu ostatnich półtora był bardzo dynamiczny i sobie pamiętam, że na jesieni jeszcze nie było w ogóle ani pół słowa na Dockera. Właśnie może być to było jakieś wspomniane na ten temat. Więc jeszcze w piątek tutaj nie pracując z niektórymi z Was, upewniłem się, że rzeczywiście lepiej byłoby to poprowadzić pewnego rodzaju wprowadzenie plus drugą część prezentacji poprowadzić tutaj w formie, którą właśnie planowałem, czyli opowiedzieć, jakie są możliwości skalowe za pomocą Dockera, za pomocą Dockera. Słychać mi dobrze? Wszystko jest w porządku? Pierwsza sprawa. Wiem, że tutaj wczoraj była wyczyta prezentacja kolegi z Fedory. Niestety nie mogłem wziąć udziału, bo musiałem jechać do żony do Bielska w tej godzinie. Natomiast zakładam, że kolega opowiedział dokładnie wszystko na temat tego projektu, więc ja już tutaj nie będę dodawał żadnych szczegółów. Powiem tylko tyle. Ja w Fedorze jestem członkiem zespołu infrastruktury. Jest to taki zespół, który zajmuje się infrastrukturą całego projektu, czyli tymi tam serwerami, które na sobie hostujemy, na których hostujemy te wszystkie aplikacje. Bardzo fajnie jest to sposób podłączenia się tego zespołu. Jest bardzo dobrym sposobem na to, żeby podać referencji dla naszego produkcji. Dlatego, że już od pierwszego dnia możecie skanować sobie repozytorium, zobaczyć na to, który miał symbolowe, zobaczyć, jak to się dzieje. No i jakieś tam taski sobie pozabijać, jakieś case do rozwiązania. 100% infrastruktury nie jest jeszcze zasypywana, więc jest dużo fajny sposób właśnie na to, żeby się włączyć. Natomiast jeśli chodzi o Dockera i Fedorę, jedna z współpracy jest takim człowiekiem, który się nazywa Skokowie, który jest na takim mniejszym produktem, projektem, który się nazywa Fedora Docker Files, którego głównym celem jest edukacja. Na podstawie właśnie tego projektu, który Wam się jako też. Czyli jest to taki projekt, za pomocą którego ludzie, którzy nie znają Dockera, mogą rozpocząć swoją podróż. Zobaczyć, jak można to robić. Na dole jest link. Pewnie już tutaj widzieliście. Dobra, szybka agenda. O czym dzisiaj? Tak, opowiem Wam, czym jest ten Docker, dlaczego można go użyć, jakie są dla niego use case'y, jakie problemy można z nim rozwiązać. Ale też opowiem Wam o tym, jak on potrafi spowodować problemy, bo nie jest to tak pięknie, jak mogło się wydawać, jak tam opisują w drugim miejscu. Pierwsza sprawa, i tak pytanie do Was. Ilu z Was wie w ogóle, czy szczerze? Jest wiem, właśnie. A kto z Was zajmował się, bawił się Dockerem? Bawił się gdzieś tam na maszynie. Okej. A teraz ilu z Was go ma na podróżce? A to jest bardzo dobra rzecz, bardzo dobra rzecz. Naprawdę, że będzie tego dużo. 4 osoby podniosły ręce na odpowiedź na następne pytanie. To jest o tyle istotne, że proces nabijania Dockera przyszło dopiero w lutym bodajże. Więc to ważne się należy. Dobrze. Dlaczego powinniśmy używać Dockera, to dlaczego moglibyśmy użyć Dockera? Nie ma to dzisiaj nikogo tego namawiać jako specjalnie. Pierwsza sprawa, za pomocą Dockera można rozwiązać problem w środowiskach powodzeń, w środowiskach deweloperskich, a bardziej na granicy środowisk deweloperskich i testowych i produkcyjnych. W jaki sposób zrealizować sobie takie środowisko, w którym wszystko działa dokładnie tak samo, jak działa na środowisku tekstowym, tak samo jak działa na środowisku produkcyjnym. Jest to jeden z bardzo częstych problemów, o którym rozmawiałem wiele z wieloma ludźmi z różnymi. I z tego co widzę, pochodzą bardzo różnie, natomiast rzadko udaje się rzeczywiście zachować taką konfigurację środowiska, rzeczywiście na każdym z tych etapów środowisko jest zbudowane dokładnie tak samo. No, oczywiście z różnicami typu zawartość bazy danych, czy jakichś tam innych danych, no ale chodzi o samą konfigurację. Da się to zrobić z Dockerem. Oczywiście nie z samym Dockerem, ale jest czymś tam, o czym dzisiaj powiem.
a do tego do zmian tego kontenera możemy mieć na przykład 20-30 MB. A jakbyśmy chcieli na przykład postawić kontener OpenVizjerów w Afganistan, może to zamiast na 17 MB, tylko że musimy jeszcze mieć jakiś skrót dalej. Więc zdarzam się, jakie to wyglądają oszczędności. Konfiguracyjne spaghetti. Widziałem wiele firm, które w swoich infrastrukturach, zresztą nie idąc daleko, w sam swoich infrastrukturach miałem nieraz taki problem, że każdy sposób był zdefiniowany delikatnie inaczej, każdy był skonfigurowany troszkę inaczej niż poprzedni, mimo że używamy automatyzacji, ale na przykład pierwsze posty były skonfigurowane jako starszą wersją automatyzacji, teraz znowu wkaz na to już coś innego, a tutaj to w ogóle chłopaki się bawili jeszcze bardziej i tak zostało. Tak więc dopiero to łatwo, to znaczy on wymusza taką pracę, żeby to, co robimy, było rzeczywiście zautomatyzowane. Jeśli będziemy się to zrobić ręcznie, to polegniemy i to bardzo szybko. To piekło tych zależności. Ogólnie to jest tak, że kontenery służą temu, dopiero przede wszystkim służą temu, żeby hostować na ich aplikacje. W taki sposób, żeby te aplikacje miały rozwiązywane te wszystkie zależności. I tylko tyle, żeby się znajdowało w tych kontenerach, nic poza o to, co mówię. Tak więc jeśli postawimy sobie na przykład 10-15 aplikacji na jednym poście, to każda z tych aplikacji będzie miała swoje wyizolowane środowisko. Czyli to, co normalnie za pomocą kontenerów możemy rozwiązać, ale dopiero jest taka różnica, że taki kontener będzie zajmował dużo mniej miejsca, dlatego że na tym kontenerze będą zainstalowane są zmiany tylko i wyłącznie te, które są potrzebne na tej konkretnej aplikacji, a cała reszta produktów bazowych będzie wspólniona na wszystkich kontenerach. Tak więc przypadło to rozwiązanie problem pod tytułem chcielibyśmy na przykład na Wagrancie, na jakimś bocie Linuxowym zainstalować całe środowisko po stronie dewelopera, ale to nam wymaga na przykład postawienia 30 różnych serwerów na aplikacji. To jest realizacja taka. Jak się okazuje, że 30 razy 1 giga to jest 30 giga, tak więc deweloper niekoniecznie będzie się tym zajmował. Dopiero musi to zrobić, jak będzie to zamawiał na przykład czystanek. A dyplomat zrobił się wskazanie tam tych. Postkąd zrobi ten radność? Tak, jeśli mamy jakieś środowiska skontenerowane albo zielone, są zgodne, aplikacje są zgodne, w momencie jesteśmy w stanie wycenić na przykład iOS-y, które wymagają poszczególne aplikacje, to poszczególne kontenery, czy zużycie procesora, czy właśnie takiego. Na przykład z GitLinem się takie środowisko dekadowe bardzo ładnie wydawuje, dlatego że GitLinu wszystko jest procesem. Fajnie by było na każde środowisko, jeśli każdą aplikację opisać jakimiś tam innymi parametrami, KPI-sami czy czymś takim. Tylko, że da się zrobić, bo tam jest wszystko zdecydowane. Oczywiście zakładając, że aplikacja jest też zdecydowana, bo to wydaje nam zarzucić jakiegoś morfa, być na pytanie nie ważne. Natomiast to też może nie wymusza, ale bardzo zachęca do tego, żeby jednak aplikację tworzyć z myślą o czy w aplikacji rzadko posła. Klasycznie jak DGM dodawałem, ale to nie jest ten moment, który dokładnie też z wielu z Was aplikacje pisząc do ostatnich 15-20 lat. Na początku to była zwykła edycja, myślę na jakimś serwerze, na jakiegoś pliku konfiguracyjnego Apache'a, to też edycja może nawet bezpośrednio na serwerze tej swojej aplikacji i co? Potem ewolucja polegała na tym, że dodałem tego fora, jakąś tam pętlę typu Forda, SSL, STP, tam ewentualnie jakieś konfiguracje, ale jak można tak, testać. Śmigało. No, wszyscy tam byliśmy i tak. Ten scenariusz powtarza się do tej pory w bardzo wielu środowiskach, więc nie ma co się z niego śmiać. A poza tym deweloperzy go bardzo lubią, bo to jest proste, po prostu działa. Chwilę później nam weszły takie narzędzia do konfiguracyjnego narzędzia typu Puppet, czy CF Engine, ASIP dostatnio, który bijemy po prostu, więc jeszcze raz, ten pokój na Grześka. Zresztą do tym objawienie. Używałem Puppeta, teraz nie z tego już nic znaczy. Problem typu BLZ i ASPAS. To jest problem, z którym ja się spotkałem w firmie. Ja nie wspomniałem, bo w ogóle na temat mojej firmy. Pracuję w takiej krakowskiej korporacji, która się nazywa MES. I od kilku miesięcy zajmuję się tam rozwiązaniem problemu skalowalności naszego środowiska. Za jakiś miesiąc będę tam kręcił do skrótu popsowy, tak więc prawdopodobnie tam będziemy rozmawiać na temat jakiegoś zatrudnienia, ale to już tak, bo na jakichś tam dywozum, tak, tutaj tego nie prowadzić, znaczy nie mówimy
czy chcemy kupić 20 bezmetalowych pudełek na przykład w Hetzlerze, czy może kupić sobie gdzieś w jakiejś miejscu wiadomo 10 pudełek, ale już w jakiejś kurze kredytowej, i tam się tam jasem kupą Hetzlera, bo ten pula opatrzy na pewno tutaj zapas. No ale open coś tam, czy właśnie postawić sobie jakiegoś pasa, który może nam rozwiąże wszystkie problemy za nas, albo będziemy się na przykład bawić jakąś api, czyli właśnie na przykład open sheet, czy te problemy do tej pory, wiele firm nie rozwiązało i to jest tak nie do końca dobre podejście, dlatego że jeśli problemy nie zaadresujemy na samym początku i nie rozwiążemy na samym początku, to potem będziemy tnąć straszną wagę. No tak, w tej całej ewolucji, rozwoju w naszej środowisku, naszych najwyższych protestujących i w okresie, którym głównym zadaniem była po prostu automatyczna budowa aplikacji, testowanie tej aplikacji, szykowanie tej aplikacji już na produkcję. Jenkins, prawda, czy jakieś inne rzeczy. To jest teraz pytanie, kiedy tego wypadamy na używać? Czym jest ten dobry? Tak jak wspomniałem, tak jak już wiecie, to są po prostu kolejne kontenery Linuxowe. Jak to jest, jak OpenWZ i druga wersja, w której potem było dwa letnie kontenery na swoim, ale to jest coś takiego. Ogólnie na pytanie, czym jest dobry, to odpowiada to zdanie, które przeczytałem gdzieś tam, coś tam, jeśli to są linki, to może sobie stawić. Główną jego zadaniem było izolowanie aplikacji i ułatwienie deploymentu tej aplikacji w taki sposób, żeby właśnie te środowiska były kompletnie wyizolowane i żeby one działały dokładnie wszędzie nasze bezpieczeństwo tak samo. Dokładnie tak jak ta nasza ramowa mokra. Chodziło o to, żeby tak samo działało wszędzie tak samo. Ostatnio działało też tak samo na Windowsie. Niedawno na podejrze do Betonie pokazano, w jaki sposób już można na Windowsie na tym kontenery lokalowe, więc kółko się napnęło, komoda Microsoftu, a Azure już wspiera lokalowe, więc można robić magię, można to łączyć ze sobą, jak się zna. Wybór jest lekki. Pierwsze podejście, że pierwsza odpowiedź na pytanie, jak to wybór jest lekki, szkoda i pomaga. To jest cały, to jest z Fedora paczka, która się nazywa Docker.io. Istotna paczka Docker bez IO to jest jakaś stara paczka i można się pomylić. Tak jest rasa pana prawdemu. Wczoraj nawet na tym Wi-Fi tam spokojowym byłem w stanie zainstalować na wyświetlnym czasie, więc dało radę. Musiałem zejść na to. Jak on się różni od tych klasycznych maszyn Bitcoin, czyli HyperAdvisor w levelu pierwszego czy drugiego? Zen, i jak coś takiego. No albo numer, jak chcecie. No klasycznie na świecie mamy HyperAdvisora, potem mamy te ciężkie maszyny, a dopiero potem możemy tam postawić na tych maszynach wirtualnych jakiś tam system operacyjny gościa, na tym poinstalować wszystkie biblioteki, aplikacje i jakieś inne. No, to dla mnie jest to powiedzieć, że drugiego poziomu historia jest podobna, tylko że mamy jeszcze system operacyjny pozwolony, na przykład jak w tej firmie. W kwestii kontenerów wygląda to troszkę inaczej. Mamy sobie, zanim stawiamy jakiegoś systemu operacyjnego, czy CentOS, czy Pedroda, czy Debian, wszystko jedno, będę miał kadera, czy coś tam i to śmiga. A tu stawiam właśnie do kadera i do przykład sobie kontenery. To jest tak pokrótce różnica między jednymi i drugimi. Natomiast jak to działa już tak bardziej nisko poziomowo, mamy ten dogodny, to jest tam się paszka do kreska w panorze. I jeszcze niedawno, jeszcze do nas ISO 9, czyli 4 miesiące temu, może 6, nie pamiętam. Defaultowym driverem dołączenia się z tym naszym całym Linuxem, z kernelem, który się dzieje pod spodem, było Elixir. Natomiast od kilku tych wersji nas domyśl się już driverem jest tylko timer. Elixir jest z boku. Można to używać. Można go używać też w Linuxie, można też używać jakichś innych typów. Dzięki temu, że wprowadzono coś takiego jak plugable API, to się nazywa. Czyli po prostu dogan z kernelem może się komunikować na wiele sposobów. I to jest zrobione w ten sposób dlatego, że to niekoniecznie będzie Linux. To może być Windows, to może być jakaś inna magia. I odkąd mamy to plugable API, tak naprawdę tutaj jest cała masa powstaje, która zwiększa liczba. W piątym liście warsztaty z Raspberry Pi'a. A Raspberry Pi'a też można postawić do tego. Tak więc
więcej kontrolę historii, bo wyjaśniam. No tak, kontrolujący do zarządzania zasobami, namespace do komunikacji z kernelem, do zrobienia tej samej izolacji, którą mamy. I teraz jeszcze się pytam, jak wygląda namespace. Ja przyznam się, że jako Renatowy Gronans nie znałem w ogóle czegoś takiego jeszcze kilka miesięcy temu. Bo w zasadzie czegoś takiego jak namespace systemu nie było. To były jakieś podejście, ale ogólnie to teraz się na to wypiął, powiedział, że wydaje mi się, że jest wątpliwa, a poza tym już sam pomysł jest też wątpliwy, więc nie wiedział, jak to robić. A o co z tym chodzi? Czy też zaraz będę opowiadał, ma taką optymalizację file systemu, gdzie instaluje obraz bazowy, na przykład Fedora, i na tym obrazie instaluje już nasze aplikacje. One sobie dziedziczą ten obraz bazowy i go uwspólniają ze sobą. Teraz pytanie było, jak to technologicznie rozwiązać. Więc na początku użyto na Ubuntu i na dewerach HUFS-a, który po prostu łączy kilka widoków file systemu w jeden. No i to dosięga. Tylko problem był taki, że na razie nie było czegoś takiego jak HUFS, gdy nie będzie, dlatego że HUFS jest niezgodny z Linuxem i na zgodę być nie mogło. Była na temat wypowiedzi. Natomiast właśnie z ZNATA, pół roku po tym, jak dokaz się upubliczniał, wrzucili w niego bardzo dużo kasy, dlatego że zauważyli, że jest to technologia, która się gdzieś szybko rozwijała, więc włożyli w niego, znaczy zainwestowali w niego sporo, chcieli go zintegrować z obraźnikiem, to się zresztą udało. I na tej bazie powstał pomysł, żeby użyć dewapy, bo ten klawiszem dewaparowy, który tu działa. W ten sposób zasymulowano to, co jest bardzo. Tam jest jeszcze cudo, które się nazywa Lubek Moc, no i wycięto wtedy konkretnie mapę. Na temat file systemu w Dockerze i właśnie tego live file systemu i tego, jak będzie wyglądała przyszłość, świetny artykuł na blogu Renata. To świeży artykuł, ma miesiąc może, więc polecam to czytać. Nawet jak Dockerem się bardzo interesujecie, dlatego że w tym artykule jest poruszone wiele rzeczy związanych z samym file systemem, z prezentacją, który jest teraz domyślnym jak systemem w Dockerze. Koncepty takie główne Dockera. Po pierwsze, mam to się pił jako obraz. Obraz się ciągnie z jakiegoś tam repozytorium, o tym też zaraz wspomnę. Docker Bull nazwa obrazu, Fedora to się na przykład. Te obrazy są typu Ripony i służą jako template. Służą jako template już potem do instancji kontenerów. Instancje kontenerów buduje się za pomocą Dockerfile. To jest coś takiego jak Makefile, czyli kojarzycie pewnie jak to wynika. W tym takim Makefile Dockerfile, czyli Dockerfile, wrzucamy kilka komend, 5, 10, zależy jak chcemy. I każda z tych komend tworzy pewien kolejny obraz, który jest zainspirowany w wewnętrznym systemie Firefox, systemie dokładowym. Dzięki temu, jeśli na bazie jednego tego file stworzymy kilka aplikacji, czyli na przykład ostatnio pomagał tej drugiej file dla różnych aplikacji, ostatnia komenda będzie zmieniała się na aplikację, czyli na przykład install Nginx, albo install Postgres, albo też IPO, to instalacja kolejnych kontentów będzie trwała tyle, co instalacja samego pakietu. Dlatego, że ta poprzednia część będzie uzupełniona. Więc to działa bardzo szybko. To jest właśnie dokreszowanie. No i tak, Dockerfile rozwija na te domyślne obrazy i za pomocą Dockerfile możemy stworzyć kontener, możemy zapisać już jako nowy obraz. No i to są właśnie te kontenery, które się wyłożą z tego filmu. Tak w skrócie, takie wydanie, prawda? Dockerfile to jest ten obraz bazowy, daje nas w sumie kontener. Jak wygląda Dockerfile? No, Fedora, Scott, to jest Zeszpata, starsza będzie pojechał kontenera, to jest nazwa repozytorium. No i co tam dalej robimy? Jakieś tam instalacje sobie leci, uruchomienie aplikacji Expo 180, czyli no nie chcę wam się od wątpliwego zakresu, bo to jest jeszcze skomplikowana rzecz, ale ciekawa. Natomiast ogólnie chodzi o to, żeby ten dokument słuchał na pod 60, żeby można się było do niego zrobić. No i odpalam tylko komendę. Teraz to jest zasadne, to jest tak zwany endpoint, to będzie jedyny proces na hoście, który będzie uruchomiony. Nie będzie żadnego plugina, nie będzie żadnego LCS-loga, żadnych instrukcji. Po prostu sam wszystko ten Linux. Dlatego trzeba pamiętać, żeby go uruchomić, mam tego nie widać, w programie, nie w programie, bo jak mam chodzi o program, to po prostu na dłużę. Stać się tam połączenie. Tak? Okej. Okay. Czasem mało, więc muszę się śpieszyć. Dobra, jak to działa? Może tak, zobaczyć sobie do głowy wariant. Tutaj mamy to główne rejestry, czyli do repozytorium obrazów. Coś takiego jak widzę, bo
będą w ogóle wyszukać jakiś obraz, wypolować, wpłynąć. Z innej strony możemy sobie zbudować za pomocą tego fajla, wypuszczować, żeby prowadzić. Fajna organizacja, dlatego że w ten sposób procesy CI, gdzie mi zakłada, czy gdzieś indziej, jest naprawdę, są możliwe, w bardzo sposób zrealizowane. Tak, to jest mnie smaczka, jest podróż dla Wikita, mamy możliwość tworzenia swoich własnych debatów wypustowych, to jest istotne, bo na początku było tylko publiczne, jakby tak, jak ma być. Tutaj jest nawet sposób na to, żeby zainstalować w tej chwili, jak chcesz mówić, nie wiem, tak, trzy momenty, które są w zasadzie istotne, jeśli chodzi o czym na przykład nie mam. Teraz, tak jak Wam wspomniałem, powiedzmy, że ściągniemy sobie, o, tutaj ten obraz Mendora i dołożymy tutaj do niego kilka komend. Co się stanie? Zostanie stworzony base image po stronie naszego serwera, typu Fedora, a kolejny obraz to już będzie challenge, który będzie miał po prostu zainstalować dodatkową aplikację. I jeszcze kolejny, to będzie jeszcze jakiś tam kolejny komend i tak dalej, tak dalej. Tak więc, tak jak tam było rozdziało, to jest to jedno z montów Gita, bardzo mały ślad, i bardzo szybko na tym ślad, tak to rzeczywiście jest. I teraz jeszcze raz, jak to działa, jeszcze bardziej od środka. Mamy do repozytorium obrazów, polujemy sobie je do naszych obrazów na danym hoście, ewentualnie możemy też stworzyć kolejny obraz za pomocą tego fajla. I teraz tak, podobno mamy ten obraz, tworzy się kontener. Teraz istotne, jeśli chcemy zapisać, jeśli wbijemy się w ten kontener, i dokonamy tam jakichś zmian, to one po zapisie tego obrazu kontenera znikną, dlatego że kontenery są automatyczne. Musimy to zakomunikować już jako nowy obraz. I mniej to wygląda tak. A proces wykupowania, czyli wykupowania, to jest wykupowania z tego kontenera. Muszę to się zrobić inaczej, natomiast powiedzmy, że to jest niekoszne. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ja na ten temat już miałem kiedyś na prezentację, więc to jest długi temat, zupełnie oddzielny. Ja tutaj poruszę go kilka ważnych aspektów. Przede wszystkim izolacja jest zapewniona za pomocą tych niespecjalnych kanałowych i do tego. Więcej tutaj nie ma tak naprawdę. Jeśli chcemy mieć dodatkowe duże bezpieczeństwa, to musimy zatrudnić Avalmala do Strelnica. Nie wiem jak z Avalmalem, czy z Gierce, tego nie używam. Natomiast Selenium jest bardzo mocno rozwinięty pod kątem właśnie Dockera. No i możemy sobie zresztą zobaczyć dokładnie, jak wygląda polityka Seleniumowa odnośnie Dockera tam w Dockerze 20. Ona jest naprawdę bogata. Tak więc działa. Use case do Docker dobra. I klasyczny case, czyli Continuous Integration. AWS, większość tego używa, ja tego nie używam, ale powiedzmy, że to jest taki najbardziej popularny provider, więc trzymajmy się jego. Mamy maszynę do dewelopera, deweloper sobie poluje jakiś obraz, czy to z repozytorium publicznego, czy z prywatnego, powiedzmy, że z prywatnego firmowego. Pracuje, komituje. Jak komituje, to wiemy, to jakiś tam Jenkins, czy jakiś inny build tool. On sobie też poluje ten obraz, tworzy sobie, przeprowadza sobie wszystkie te swoje testy, odpowiada, czyli za pojęcie i ewentualnie publikuje to na właśnie czy gdzieś indziej. Koniec. Oczywiście tylko tak po prostu wygląda, bo z jest wiele różnych problemów, które są związane z naszym środowiskiem, ale możemy powiedzieć, że to jest naprawdę proste i w założeniu po prostu działa. Dobra, nie będę Wam opisywał, jak to idzie, po toku ogólnie, tak jak wspomniałem, lokalny development, implementy, testowanie, to wszystko po prostu może sięgać na tych kolejnych fazach. Teraz tak, co możemy jeszcze zrobić? Na przykład niektórzy stosują Dockera w ten sposób, że zapisują sobie kolejne wersje aplikacji jako kolejne kontenery i to im nic nie kosztuje, dlatego że jedyny kosztem jaki jest, to koszt spadeżowy, który jak Wam mówiłem jest naprawdę minimalny w przypadku Dockera. Tak więc możemy sobie zapisać wersję aplikacji za 92, tam 5 jakichś tam domowych pospadek, czyli 5 kontenerów gdzieś tam i zanim nam dowiecie megawatt. Potem robimy update do kolejnej wersji i tak wytrzymamy na przykład 50 wersji też. Nie ma problemu. Nawet jak to jest Java, to te aplikacje nie muszą ważyć tylko na ten sam system operacyjny z wszystkimi bibliotekami. No chyba, że szykujemy nasze aplikacje działowe razem z całą migranką, żeby tam z tą konwencją też takie rzeczy działają. Mikroserwisy. No, tak jak wspomniałem, Docker jest bardzo chętny do życia z mikroserwisami, z cyklami typu SWAM. Tak więc nic więcej tutaj nie muszę dodawać. Continuous Delivery to zaczyna się łączyć z Continuous Integration w pewien sposób.
Kosztowanie zmian kilkadziesiąt razy dziennie jest możliwe, dlatego że wygląda w ten sposób, że po prostu tworzymy nowe wersje tych kontenerów na produkcji, co nas kosztuje bardzo niewiele czasu, bo jedne zdanie muszą zrobić, to jest zamieść serwery, to wyciągnąć sobie tą nową wersję kontenera gdzieś na jakiegoś repozytorium, a powiela jakby wyłącznie ten ostatni step, znaczy ostatni krok, czy tam ostatni 5 kroków, czyli na przykład 20 minut, a potem to już sobie rozsyłają, czy są napisane w kolejnym. No i pas. Są pasy stworzone w oparciu o webera, o czym teraz powiem. Historia. Jeszcze tak naprawdę, żebyście wiedzieli, jak on się naprawdę szybko rozwinął i jak to wygląda. Chyba to pracowała nad własnym pasem jakiś czas temu i przypadkiem wyszedł na ten. Pisali to w pewnym. To był początek 2013 roku, więc powiedzmy, że dalej była na ten. Kilka miesięcy później, 3 miesiące później poszło to już publicznie do Twittera. On używał wtedy AWS-a i AXT. Tutaj właśnie gdzieś wkroczył Red Hat, wrzucił to własne kasy, wrzucił Selinusa, który był mapera. Gościnie mieli troszkę więcej do powiedzenia, ale rzeczywiście no, szybko do tego. O właśnie, koniec 2013 roku usunięto AXT, gdzie pisano ten dogaz na Google, dzięki czemu działa troszkę szybciej. No ja to akurat zauważam, ale ludzie robią sobie poważne testy, tak wiedzą. No i wersja stabilna luty 2014 czyli obecnie. I teraz, co jest ciekawego, to jest taki wykres symulacji, który zrobiłem. I pokazuje, jak mniej więcej wygląda ilość zapytań na mapie wiem, bazę na ten moment, że mamy Elixir, a niebieski jest dobry. Oczywiście to nie oznacza, że on jest taki mega popularny, bo to może nie dobrze oznaczać, że na przykład w przypadku BGM ludzie już tutaj sobie zajęli, że wiedzą wszystko, już po prostu nie szukają w ogóle. Albo ma na przykład świetną dokumentację. Natomiast warto zobaczyć, jak to tutaj się kształtuje. Dorzuciłem tutaj jeszcze Vimwera dla poznania skali. No, ale jeszcze nie jestem teraz, bo nie mam doświadczenia, że... czy na pewno nie jest doświadczenia, na pewno powiem taką ciekawostkę, że Vimwera z ludźmi z dokumentacją bym się na pewno zgadał. Będą tam robić jakieś swoje, już robią jakieś swoje tule i jakieś tam integracje, bo Enterprise też chce wejść w rekomendację. A więc jak Enterprise chce wejść, to oczywiście Vimwer chce wejść, bo Enterprise w przypadku wirtualizacji jest Vimwer. No to wydaje że skalowali tę aplikację. Udało się jakoś tak, że kontenery Linuxowe przedstawia się w postaci tego kontenerowca, więc ja szukałem od razu wielu kontenerowców. Więc podpisywanie kontenerów dodatkowych może stanąć pewien problem. Problem, który jest związany z takim sukcesem, który troszkę przygniósł samego dewelopera, sam ten projekt. Bo tak to wyglądało po roku, czy po prostu do jednego czasu. Projekt, który się rozwinął na pewno jest cała masa. Projekt, który go zintegrowały ze sobą, też jest cała masa. Tak więc człowiek, który wchodzi na temat tych kontenerów dodatkowych, tak naprawdę nie, na początku nie wie, że się ma kwitnić. Tak więc często się pyta się jednego słusznego i sprawdzonego sposobu, napiszmy swoje. To jest klasyka. Tak wygląda cały dogad ekosystemu, czyli aplikacje, które są budowane tylko i wyłącznie po dogada. Pewnie zagniecie, no, jest tylko taki sporo. I pytanie do zniknąć. Jeszcze taką tabelkę wziąłem z kontrze, z URL. To jest tabelka, która dla każdego stacku, która nas interesuje, tutaj taka platformia z PAPA, z NADA, czy czegoś innego. Pokazuje, jakie rozwiązania zostały stworzone i gdzie one służą, znaczy gdzie one mają sens i gdzie ich zastosowanie ma sens. Tutaj jeszcze ciekawostka jest taka, że jest Docker on Docker wyświetlony. Tutaj chodzi o to, że kontenery dokerowe można odpalać się na przykład kontenery dokerowe. Więc można w ten sposób zamknięć kontenerację. No, jest to ciekawe, tak? Natomiast to działa i jest to bardzo dobra rzecz. Na podstawie której możemy jeszcze mocniej automatyzować nasze środowisko. Pytanie, czy używać pasa, czy pasa nie używać? Pas w tym odniesieniu do tego naszego kontenerowca to jest ta cała maszyneria, która stoi za automatyzacją, dlatego że kontenery same z siebie się nie postawią. Jakiś silnik musi za tym stać. Czy to będzie nasz styl paszowy z coś innego, to właśnie jest kwestia tego, co zdecydujemy i co sobie tam opracujemy. Pierwsza rzecz, z którą się spotykam, jest taka, tak, może nie stwierdzenie, ale to jest zazwyczaj taki obraz tego, co ludzie myślą na temat pasów. Jak zaistrzeć, postawicie pasa na szkoda, to wszystkie problemy będą nam wkładać, bo sobie śmigało i wyrzucimy. Tak się to sprzedaje na przykład ludziom tam w zarządzie, czy tam w dużej hierarchii organizacji. Bo
powiem ci taki, że pas nie rozłożył problemu, bo dla mnie spodują w ilości paszek, które będą lata nuklejować, tak więc to nie jest tak do końca. Dalej, uruchomienie opatrzyka czy jakiegoś innego pasa może być proste, dlatego że wystarczy wejść na stronę, ściągnąć sobie to na tego nitrala i zainstalować. Świetnie. Tylko problem jest taki, że potem to trzeba utrzymać i w utrzymywaniu dopiero zaczynają się jakieś problemy, zaczynamy znajdować jakieś problemy, dlatego że na przykład nie wiemy, co zrobić w momencie, kiedy nam padnie jakiś małot, bo jakaś tam sekada za coś nie zaskoczyła. A okazuje się, że wskoczenie się tutaj gdzieś tam na jakąś maszynę nie do końca się udaje, dlatego że tam jest taka masa, co narzucana z takiego pasa, gdzie my tak naprawdę nie wiemy, co tam się dzieje. Więc czy pas jest dobrym rozwiązaniem? Jeśli go dobrze poznamy, to owszem. Natomiast może sobie odpowiedzieć na pytanie, czy nasza obecna infrastruktura, czy obecna dyrektywa aplikacji jest rzeczywiście na tyle skomplikowana, że opłacie na wszystko przenieść na coś innego, czy może nie ma jakiegoś innego wyjścia. Dobrze się zastanowić. Najlepiej jest pytanie, czy używamy prywatnego pasa, czy publicznego. Wiem, że już prywatnego, aczkolwiek publiczne też dzwonię, są można używać też chmur hybrydowych, w których mamy część sprzętu dedykowanego, część on demand, tam można postawić prywatnego pasa albo za pomocą aplikacji, która się z publicznymi od niego jeszcze troszkę zasobą zadbać. No tak, i to jest taki świetny artykuł, który Wam powiem, przeczytać na temat bardzo ciekawe zdanie człowieka, który wspomniał o tym, dlaczego pasy są złe, dlaczego warto zastanowić się dokładnie zanim to użyjemy. To jest dość świeże, to po kilku miesięcy. Tak więc bardzo zapraszam. Dobra, trzy pasy mam Wam tutaj przedstawiać, takie dość lekkie, które służą tylko i wyłącznie do pracy na tym lokalnym. Pierwszy to jest Flink. Jest to open source, jest napisany Go. To, co jest ciekawego, to że on się dzieje w lokerze. Czyli tak naprawdę za pomocą wykona zarządzanie tym konta lokerowym. Czyli to jest to zagnieżdżanie. Deployment jest maszyną w takim stylu push-like, czyli pracowany jest na podstawie Gita. To jest bardzo duży plus dla deweloperów, bo oni się nie są w tym systemie. A jak zobaczą Gita, to będą wiedzieli, jak zrobić tutaj Gita tutaj i tak dalej. A menadżerowie będą też szczęśliwi, że oni sobie to zmierzają swoim rzędem, żeby to sobie śmigał. Więc jest to ciekawe. Doku. Też Git Pushlight Deployment jest leciutki. To jest cały kontrakt do Doku jest zawarty w mniej niż 100 linijkach maszyna, więc łatwo to przeczytać, można sobie przeczytać, prawda, i ewentualnie troszkę pozmieniać pod własnym kątem. To tyle, bo z tych małych rzeczy ma to wiedzy, które nie powinienem mówić. No i na koniec to jest GIO. Aha, to po prostu pamiętam, działa tylko i wyłącznie na jednym moście, więc to jest taki pseudopas. Natomiast tutaj jest, w jego przypadku on działa na wielu postach, natomiast te mosty muszą być oparte o OS-a, który mam zaraz powiem, więc no, to jest taka różnica. Tak, to jest właśnie to, co chciałem jeszcze raz podkreślić na koniec rozważania na pasa. Pasy też podają, tak więc jeśli mam zamiar zdeklarować być jakiegoś jakiegokolwiek pasa, to czy to nie było pod każdym możliwym względem, czy to się pali, prawda, czy jakiś tam potrzeb, to mogę się wydarzyć. Okej, to teraz w jaki sposób uruchomić nasze kombinady i na jakiej skali. Skala jednej maszyny, tego laptopa i poznawania dokera, no po prostu historię tego dokera, tam bym pomagał, tam ja, sam instalacja dokera, ja bym pomagał. No i polujemy sobie kontener z jakiegoś tam repozytorium. Domyślnie jest zainstalowany w repozytorium dotkawa. No i możemy sobie uruchomić kontener. Po prostu działa w ten sposób, że uruchamiamy już na obraz, który jest u nas zainstalowany na naszym laptopie. Wbijamy się w niego odpowiednią połowę pasza, czyli tam będzie jeden proces pasz uruchomiony tylko. No i już jak nim jesteśmy, instalujemy sobie, audytujemy sobie system, instalujemy sobie Nginxa. W tym momencie zostaną stworzone dwa kolejne obrazy. Pod Fedorą będą dwa kolejne obrazy jeździ. Jedna to będzie już zaudytowana Fedora, a drugi to będzie Fedora zainstalowana w Nginxa. Potem zrobimy komika, tak żeby te obrazy nam nigdy nam nie zniknęły. No i już mamy zrobiony kontener. Teraz jakbyśmy na podstawie tego stworzyli jeszcze jeden kontener, ale to jest zrobili standard na Apache czy coś innego, no to wtedy różnica między tym obrazem i Nginxowym a Apache będzie tylko i wyłącznie w odniesieniu do tego kolejnego pakietu. Więc leciutko, szybko. Albo możemy też za pomocą do Getwire. Możemy do Getwire.
profila. To jest tagowanie, wprowadza to, żeby wykazywać wszystkie te poszczególne obrazy stworzone po kolei. Bo to jest taka, tak jak wspomniałem, wykazowi kaszowanie, czyli tak się do tego zbudowania. Dla każdego komendu, dla każdego tego kolejnego roku, kaszuje sobie kolejny opis. To jest wszystko spoko, to jest też moje miejsce. Nie zawsze tego, nie zawsze wtedy trzymać wszystkie poszczególne obrazy, więc dobrze jest po prostu pasować. To też to oznacza, że to jest jakiś metod, który się transakuje. Uruchamiamy tego kontener i śmiga. To jest, jak spuścić kontener wykładowy na naszej maszynie. Figur to jest taki bardziej zaawansowany system do zarządzania tego kontenerami dokładowymi, ale ciągle na jedność. Dlatego jest podatek jednego stanu. Teraz po co nam w ogóle takie narzędzie? Otóż po to, że jak stawiamy sobie jakąś aplikację, to ona na przykład potrzebuje mieć SMS-a, potrzebuje mieć bazę danych, potrzebuje mieć load balancer, jakieś tam procedury i tak dalej. I okazuje się, że chcielibyśmy, żeby te aplikacje stawały w odpowiedniej kolejności, a po prostu miały jakieś należności. Musimy się upewnić, że one dostaną. Tak więc za pomocą figa to możemy zrobić. Pierwsza sprawa, tutaj jest przykład taki wzięty ze strony akurat figa. W jaki sposób zbudowała się aplikacja tych udziałów za pomocą figa i dokera? Zaczynamy od Docker file'a. Docker file, którego celem jest stworzenie środowiska danego, środowiska kluczowego. Dość proste. Z takiego obrazu, który się nazywa Python 2.7, który gdzieś tam, sieci sobie istnieje. Tworzymy jakiś tam katalog też kod, przenosimy się do tego katalogu, dodajemy tam plik z naszego lokalnego file systemu, już nawet mamy skondensowany file system, no i uruchamiamy komendę na git install, no i instalujemy te paszki, które na tą platformę. Potem dodajemy jeszcze taki katalog z naszego lokalnego file systemu. Jak wygląda pracownik MIPA? Mam Jana, który definiujemy sobie, jakie to jest osoba webowa, jakie to jest osoba standardowa, w jaki sposób mamy poziomić na serwer, czyli gdzie się ma przelinkować, na co ma słuchać. Volumes oznacza, jakie to mają być odmontowane projekt systemu zrobionego, projekt systemu hosta, jakie bot tutaj eksponować, no i z jakimi innymi kontenerami on się ma komunikować. To jest istotne, dlatego że kontenery w praktyce, czy w tej formie nie mogą się ze sobą komunikować, to jest kwestia bezpieczeństwa. Trzeba to powiedzieć bardzo jasno, że tak, ten kontener się może z nim komunikować, tak jest w tym przypadku. Otwieramy komunikację z serwerem. Okej, no i potem już tylko uruchamiamy figiem ten konkretny kontener, no i komendę, która w środku nam stworzy ten environment drogowy, potem już figiem stawiamy środowisko śmiga. Możemy już potem w trakcie zadania wpiąć się w ten kontener webowy, no i wydać już na pomocy komendę, czyli SyncDivision 3. Więc fig jest ok, natomiast jest na małą skalę takich zabaw, gdzieś tam u siebie na swoim laptopie, albo szybkich gdzieś tam. Teraz następny. No to jest ta metoda, która ja się bardzo przytkiłem. I tutaj są dwie metody. Po pierwsze asynchron plus docker, po drugie docker plus asynchron. Czym to się różni? Po pierwsze za pomocą asynchron możemy tworzyć kontenery dockerowe i całą tą strukturę data, tego naszego klasta. A po drugie docker file'u, zamiast robić całą tą mapę, która jest tutaj, to po prostu możemy tutaj dać kontenery na asynchron playbook, ktoś tam jam, prawda? Tak więc dokładnie nasz ansiblem tworzymy infrastrukturę całą dokładową. W środku tutaj jeszcze raz wywołujemy ansiblem. Tu jest taki, że musimy się użyć niczego innego. Wszystko jest oparte ansiblem, więc co? A to się tak się da zrobić. Musiałem. Tak naprawdę jest tu jeden moduł ansibla, który tam było jeszcze pięknie, ale cały czas zwany, więc zbierowany z jednym. Za pomocą tego możemy zdefiniować to, co byśmy chcieli. Jaki obraz, jaka komenda do uruchomienia, kod do eksponowania, ile tych kontenerów mogą zostać uruchomionych, jakieś tam limity pamięci, z jakimi innymi kontenerami mają być panikowane, jaki pozy ma być eksponowany, z jakiego rejestru skorzystać, jaki tam obraz, podłączyć system, podpiąć tego. Tak więc dużo możliwości. Budowanie obrazu na system, mamy tego file'a, tak jak mówię, komenda RAM, a są żeby było coś na poziomie pamięci. A tak wygląda na nasz tytuł. Tak naprawdę no, niczym się nie różni od tego, bo to jest po prostu dobra, czyli pisać już no. No to przyśpieszę się bardzo. Kurwa, skrócie, jest to taki fork Chrome. Jest to system stworzony tylko i wyłącznie do kastowania kontenerów wykładowych. Jest on bardzo niewielki,
że jest wielki, rodzaj infrastruktury, którą możemy zbudować, to sam sobie jest bardzo lekki. Ona ma tylko i wyłącznie system Leaflita, który jest menadżerem Singularem. DTD, w którym zapisujemy konfigurację plus synchronów. No i dobra, nic więcej tam nie ma. Coś takiego, kolejne się nie ma żadnego grupa, nie ma żadnego wydania. Jest samolot. Wszystko, co chcemy zainstalować, to będzie zrobić samolot, a wszystko jest fajne. Klasy do nadwęd. Mamy klasę, która jest free, która współgada z tymi wszystkimi tam modami. ETCD to jest taki system, troszkę taki jak Zookeeper, za pomocą którego stworzymy sobie i rozkopiowujemy i zintegrujemy konfigurację różnych serwisów na naszym środowisku. On to robi magicznie sam. Jest lepki, dlatego no i zgrzeszy troszkę od Zookeepera, więc lubimy go stosować. No i jak wygląda już sam taki host korporacyjny? Znaczy, tak, wokół ETCD są budowane, bo powielają z niego konfiguracje i synchronizują ją. Mówią, że na przykład na moim mieście są takie usługi. Ten mówię to nasze inne usługi. Natomiast jak to działa, jest tam jakiś domena, baza danych, na którym poszcie gdzieś tam gdzie jest aplikacja, gdzie jest jeszcze jakiś domena. Natomiast ETCD o tym wie, o tym wie, ktoś gdzie się znajduje. Fleet upewnia się, żeby na przykład zapewnić wysoką dostępność. Po przypadku, kiedy padnie nam tutaj tam serwer bazy danych, to jest stanowy, ale za pomocą pewnej polityki mówimy, w jaki sposób ma się zaaplikować taką sytuację, kiedy odpadnie. No i ten Fleet upewni się, że na przykład musi być kontener albo jakaś replikacja czy coś. No i jak się kształtuje w porównaniu ten advisor pierwszego drugiego levelu, kontener, jak już widzieliśmy, CodeOS. To nic z nimi też nie teraz powiem. Tutaj jest sprzęt, tutaj są hosty CodeOS-a, tu jest ten nasz custom management. No i potem upakowane różne aplikacje w różnych miejscach. Nie wiemy gdzie, teraz nie interesuje. My po prostu dajemy tylko pudełka i interesuje nas tylko, żeby to się miało. No to też jest pułapka, dlatego że jakiś się posypie, czego nie zrozumiemy, no to co z tym zrobić tego. Dobrze. Tak wygląda admin file dla jakiegoś jakiejś aplikacji. Tak jak wspomniałem, CodeOS korzysta jeśli kolejny, to zrobić parę przykład użycia systemu. Dobra, to będzie w szczegółach czas koni. Zarządzają klasy w ten sposób. Gdzieś tam sobie naszego menadżera odbieramy sobie fictl.la, to po którego ładujemy te unit file. No i odpalamy je na odpowiednich maszynach albo klasach, znaczy w grupach maszyn. W fictl.la możemy sobie wylistować nasze maszyny, zobaczyć, gdzie są zainstalowane nasze unit file, czyli serwisy, czyli usługi. To jest troszkę skomplikowane i faktycznie no, nie jest takie proste, no, ale to skala tego wymaga. Tak więc w skrócie CodeOS to jest scheduler plus myślenie plus zależności. Tutaj jest dokładnie taka rozpiska w taki sposób w szybkim czasie, czyli poniżej 5 godzin na końcu jest kilka stron. Dla jednych, dobra. Kubernetes. Miałem się na ten temat dzisiaj wypowiadać dość bogacie, natomiast powiem, jaka jest historia z nim. Kubernetes to jest tutaj, który w nasie opiewie się między innymi ten kolega z Kopolie. I tutaj to była taka, że powiem się, jak go dostał swoje ręce jakiś czas temu, tam kilka miesięcy temu, wciągnął mnie w to, że tak zainteresował mnie, mi zainteresował, zacząłem się z tym bawić i myślałem, że to może będzie remedium na problemy, które ja mam gdzieś w tych swoich środowiskach. Natomiast tak, chwilę później, jak już kiedyś się napięciłem na niego, to włożyłem właśnie propozycję tej prezentacji na jesieni. Po czym po dwóch miesiącach jak wszedłem do niego ogłębić, stwierdziłem, że to jest jednak rozwiązanie, które jest świetne, ale jest tak świetne jak obecnie tak. Czyli skala 1000 maszyn plus. Jest niewiele osób, które ten temat interesuje, a już na pewno nie wiem, wśród firm, które to robią. Obecnie taka używa na dużej skali rzeczywiście nie wiem, więc na punktu do końca powiem tyle. Tak, wszystko da. Jest jakiś ten notu, który jest masterem, który zarządza tym całym narodową. Zatrzykiem, dlatego jest są miniony, które są takimi nodami, które stawiamy gdziekolwiek, w którym możemy mieć ile chcemy. Odpowiednie nami mamy pody. Pody to jest taki powiedzmy wirtualny na Apache. Replication network się upewnia, że te pody tam wszystkie śmigają i że tam są te wszystkie zależności spełnione i że żadna aplikacja nie wyleciała, a jak wyleciała, to ją kopiujemy, tutaj instalujemy jeszcze gdzieś indziej, budowujemy. No i ladder to jest tak naprawdę taka pala host service, która definiuje nam właśnie jakiś serwis i jego miejsce. No, tak to wygląda, tak więc widzicie, na tą konwencję ja tylko będę odpowiadał kiedyś na meetupy, to są meetupowe, ale zamiecanie godziny, więc już mi się nie wygląda. Przeskoczę do czegoś jeszcze na koniec. Że jeszcze tego dlatego, że i co to wiem, na koniec, dlatego, że to jest ta droga, którą ja się teraz kieruję.
które z ludźmi dokładnie takie same środowiska i podają się w każdym innym stajku, czyli tam aż do produkcji baza, wszędzie to ma być wyglądać tak samo, działać tak samo. Goście z NBNG, ci, którzy używają tego stanu, którzy stworzyli zabić, właśnie fajna rzecz, która działa w tym sensie, że właśnie rozwiązuje ten problem, który działa na mojej maszynie, gdzieś dźwignie. Ono się składa z czterech składników, które są bardzo proste. Po pierwsze, hamulce, tutaj instalujemy dokładnie na każdym nożu. Na każdym nożu, więc każda aplikacja komunikuje się tylko i wyłącznie z lokalnym hamulcem. To jest samolite, dlatego że rozwojowy sobie nie musi w ogóle widzieć na temat nic na temat tego, gdzie jest baza danych, gdzie jest jakiś tam serwer, przykład coś takiego. A to ma konfigurację, która to zabawia. Jeżeli konfiguracja jest automatyczna, jest stworzona za pomocą Node.js Nuts. To są takie wielkie, które zaraz wam powiem. No i zrobimy sobie na ZoomKeeper. ZoomKeeper to jest JVM, więc nie wszystkim się to spodoba. Jest wsparcie takiej wersji beta do BTCD. No zawsze. My na przykład ZoomKeeper używamy w tym projekcie i już go lubimy, tak więc nie ma problemu, żeby go użyć, natomiast nie wszyscy będą chcieli z nim żyć. A więc mogą się dzwonić drugie na połowę BTCD. Tak, no i to wszystko składa się na smartfona. Co robi nam ta synapsa? Ona tak naprawdę upewnia się, że Hapdox jest dobrze skonfigurowany. Czyli zbiera z Pipera informacje o tym, gdzie jakie serwisy siedzą, na których postach i tworzy konfigurację Hapdox i wyczuwa, jak to się zmienia. I to jest tyle. Więc proste, jak fix i to są rzeczy, które ktoś już kiedyś robił wiele lat temu, ale wszystko robił ręcznie. Można je zrealizować na wiele sposobów, natomiast faktycznie ta synapsa po prostu istnieje. Tak to działa na obraz. Tutaj mamy gdzieś z Pipera. Synapsa ściąga z niego informacje, przeładowuje Hapdoxy, zapisuje tutaj podobną konfigurację, a aplikacja pojawia się tutaj już w pamięci. A Hapdoxy nas takie dwoje już robią, a to po TCP, a to też się pojawia się tutaj jeszcze. NERF, czyli ta druga część Nasdaqa. On robi tutaj może rzeczy. Jest zainstalowany też na każdym nozie i sprawdza, co na tym nozie istnieje. Jak już się dowie, co tam dalej istnieje, no to zainstaluje to informację z Pipera. Tak więc wygląda to w ten sposób. Tutaj mam NERF-a, a mówię, że jest to miejsce na tym nodzie, do zwykłego informacje. Synapsa szczytuje, zapowiada, zapisuje konfigurację Hapdoxy, web aplikacja, ale dokładnie się ma, z kim się ma komunikować, że jest to miejsce tyle. I deweloper tak naprawdę jest tutaj. A cała reszta, mimo że jest zainstalowana, on o tym nie wie, on to ma pisze. Więc no, jest naprawdę dobre rozwiązanie. Nie jest do końca lepiej, można je zasymulować za pomocą czystego ACIDA i za pomocą jakichś swoich skryptów maszynowych czy czegoś takiego, więc nie trzeba używać tego smaczka, natomiast sama idea smaczka, tego jak tego się rozwiązali, jest naprawdę fajna i to jest rzecz, to jest sposób, który ja realizuję nasze środowiska deweloperskie, continuous integration, produkcyjne i tak dalej. No i takie podsumowanie na koniec. Właśnie z Gokerem naprawdę limitem jest tylko i wyłącznie naszego obrazu, bo można z nim zrobić wszystko, można go nie używać. A można go też na to zastosować, żeby ułatwić nam rozwiązanie tych naszych problemów. Tak więc myślę, że na tym skończę. Jeśli chcieliście dowiedzieć czegoś więcej, kanał na Facebooku klasycznie, znaczy DevOps w Krakowie, tutaj jest adres. Dzieje się tam już dużo ciekawych rzeczy, że się też chyba coś opowiada czasami, bo też bardziej na tak. No i radzę do tego roboty. Źródła. Ale documentation. Dobra sprawa. Na ciekawe szczerze to jest droga. Nie jest za nowe, ale jest kilka naszych złotych, jest kilkadziesiąt. To jest forma PDF, a można pójść na stronie i cały czas są przesyłane nam update. Tak już jest cały czas aplikowana, więc tak naprawdę jeśli chcecie zacząć zabawę z dokładem, to bardzo polecam po prostu. Tam usłyszycie dokładna, która jest delikatnie chaotyczna, albo z tego dokładu, bo nie jest drogi, to może.